Chciałbym tak serdecznie w tej chwili przywitać wszystkie te osoby, które są dzisiejszego dnia pierwszy raz w Kościele, bo my już tutaj bardzo fajny czas mamy od samego rana. To jest chyba mój czwarte zwiastowanie i zauważam, że troszeczkę chyba głos mi siada. I może najpierw chciałbym dwa słowa powiedzieć do was, którzy dołączyliście dopiero teraz. Szczególnie do was, którzy może czujecie się troszeczkę nieswojo. Dlatego, że ta ewangelizacja jest częścią dni skupienia, które są poświęcone osobom uzależnionym. I dlatego też takie, a nie inne świadectwa słyszymy w tym miejscu. Wiem, że być może ktoś z was czuje się zakłopotany i mówi tak. Facet mówi o swoim życiu, którego kompletnie nie rozumiem. Jeden mówi, że był takim strasznym, bezdomnym człowiekiem. Jego żona gdzieś jeszcze w dramatyczniejszej sytuacji była, a ja jestem takim porządnym grzesznikiem. Nigdy się nie upiłem. Mam normalny dom, rodzinę. Czy to jest na pewno to miejsce, w którym dzisiaj powinienem być? Wiecie, kilka tygodni temu byłem na pewnej konferencji w Warszawie. Była to międzynarodowa konferencja poświęcona działalnościom różnym organizacjom filantropijnym. Było nas, czy reprezentowanych było 11 krajów i kilkadziesiąt różnych organizacji. I poznałem tam wiele osób, ale chciałbym wam powiedzieć o dwóch. Pierwszy człowiek, taki 70-letni mężczyzna, który opowiedział krótkie świadectwo swoje. Wiecie, bardzo ciekawy człowiek. On jest absolwentem Harvardu, czyli studiował na jednej z najbardziej popularnych i prestiżowych uczelni na świecie. Mało tego, później był wieloletnim profesorem właśnie tej uczelni Harvardu. Był Żydem, czy jest, bo był Polakiem. Jest Żydem, który w pierwszym pokoju, jako pierwszy w swojej rodzinie przyjął Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. I zobaczył, że największym celem jest to, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało poselstwo Ewangelii, ratunek, który jest w Jezusie Chrystusie. I o dziwo powiedział, Pan Bóg chyba ma bardzo dobre poczucie humoru, bo właśnie na mojej drodze zaczął stawiać ludzi uzależnionych i bezdomnych. Ten człowiek ostatecznie założył najpierw jeden, a później 25 różnych ośrodków w różnych krajach, które nazywają się Betel. Po chwili po nim zaczął mówić inny człowiek i rozpoczął swoje świadectwo tak. Mam 55 lat i więcej z tego czasu przesiedziałem w więzieniu niż na wolności. Profesor Harvardu i gość, który przesiedział więcej w więzieniu niż przebywał w swoim życiu na wolności. I opowiedział o tym, jak i on oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi i stał się nowonarodzonym dzieckiem Bożym. I pomyślałem sobie, jakże z różnych stron ci ludzie przyszli pod krzyż Jezusa Chrystusa. Jakże nic do tej pory nie mieli wspólnego, bo co ma wspólnego profesor Harvardu, który większą część swojego życia spędził na uczelni, z człowiekiem, który większą część życia przesiedział w kryminale. Ale pewnego dnia Bóg połączył ich życie, wiecie gdzie? Właśnie pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Oni chociaż tam z różnych miejsc przyszli, ale od tego momentu stanęli na tej wąskiej, jednej drodze, ramię w ramię. Więc być może ktoś z was bardziej utożsamia się z profesorem Harvardu, a może ktoś z was bardziej utożsamia się z tym drugim człowiekiem, to chciałbym dzisiaj przesłać wam poselstwo dla każdego z was.
I to przesłanie Bóg chce przekazać dla ciebie bez względu na to, jakie jest twoje wykształcenie, pochodzenie, stan posiadania i cokolwiek, i jakakolwiek była twoja przeszłość. Czy byłeś zniszczonym grzesznikiem, czy byłeś takim porządnym grzesznikiem. Moi kochani, otwórzmy Ewangelię. Ewangelia Łukasza. Powiedziałem wam w czasie przedpołudniowych zajęć, że Biblia, Ewangelia to jest taka wspaniała książka, której wcale nie trzeba się bać. Że Biblia to wcale nie jest czymś tajemniczym, że wydaje nam się to tak tajemnicze, że nawet nie chcemy tego do ręki brać. Ale Ewangelie wspaniale opisują wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Mało tego, kiedy czytam cztery Ewangelie, zauważam w tych Ewangeliach, że Pan Jezus więcej czynił niż mówił. 3/4 życia opisanego w Ewangeliach, życia Pana Jezusa polegało na uzdrawianiu chorych i uwalnianiu ich od różnych problemów i doświadczeń. A Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Moi kochani, chciałbym przeczytać pewną historię z życia Jezusa Chrystusa, a później chciałbym, żebyśmy razem przebyli pewną podróż. Otwieramy 15 rozdział Ewangelii Mateusza, przepraszam, ja powiedziałem Łukasza, Mateusza, Ewangelia Mateusza, 15 rozdział i będę czytał od 21 do 28 wersetu. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Niewiasto, wielka jest wiara twoja. Kiedy czytałem ten fragment Bożego Słowa i doszedłem do tego miejsca, kiedy Pan Jezus mówi: niewiasto, wielka jest wiara twoja, pomyślałem sobie tak: och, jak bardzo chciałbym, żeby pewnego dnia Pan Jezus w niebie powiedział do aniołów tak: wow, przyjaciele, jak wielka jest wiara Marka Tomczyńskiego. Nie chciałbyś, żeby Pan Jezus tak ciebie wyróżnił i powiedział: niewiasto, przyjacielu, wielka jest wiara twoja. I wtedy powiedziałem: Boże, ja chciałbym, żebyś pewnego dnia mógł tak powiedzieć o mnie. Ja chcę mieć tę wielką wiarę. I wtedy Duch Święty szepnął do mojego ucha: synu, tak naprawdę nie wiesz, o co prosisz. Dlatego, że miałem pewien obraz wielkiej wiary. Wielka wiara w moim przekonaniu to jest coś, co pozwala łatwo przejść przez życie. Wielka wiara to jest chodzenie po wodzie. Wielka wiara to jest, że wchodzisz w problemy, one się rozstępują, a ty z uśmiechem na twarzy żyjesz zwycięskim życiem. Wielka wiara to jest pomnażanie chleba. Wielka wiara, zamienianie wody w sok gronowy. Wielka wiara. Ale na wszelki wypadek zadałem pytanie: Panie,
A co ta kobieta takiego naprawdę zrobiła, że tak ją wyróżniłeś? Ty do wielu ludzi powiedziałeś: córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Ale praktycznie tylko była jeszcze jedna osoba, o której powiedziałeś, że ma wielką wiarę. Tą osobą był mężczyzna, setnik, którego sługa był sparaliżowany. Tam Pan Jezus też mówi: w całym Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Co takiego ta kobieta zrobiła, że Pan Jezus ją tak wyróżnił? Dziś chciałbym, abyś od Pana otrzymał źródło tego, aby być tym, który ma wielką wiarę. Bo wielka wiara to wcale nie jest sukces. Wielka wiara jest to wytrwałość w przeciwnościach i doświadczeniach. Moi kochani, chciałbym, żebyśmy teraz udali się do Kanaanu. Wierzycie w cuda? To chciałbym, żebyście teraz uczynili cud. Zapomnijcie o tej historii. Wiecie, dlaczego zapomnicie? Dlatego, że kiedy takie historie czytamy, to wydaje nam się wszystko takie łatwe. O, przyszła kobieta, miała problem, zawołała do Pana, Pan coś tam jej powiedział i on nagle mówi: córko, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz, oto twoja córka jest uleczona. Ale chciałbym, żebyśmy przez chwilę cofnęli się do Kanaanu w ten moment, kiedy ta kobieta jest w domu swoim dzieckiem i tak naprawdę wszystkie próby pomocy zawiodły i ona jest zupełnie bezradna. I pamiętajmy, cud polega na tym, nie wiesz, co się później stało. Tak jak nie wiesz, co jutro się stanie, czy pojutrze w twoim życiu. Może masz wielki problem, ale nie wiesz, jak tak naprawdę on zostanie zakończony. A więc bądźmy z tą kobietą. Kobietą, która jest w Kanaanie. Kobietą, która szuka pomocy dla dziecka. Co matka jest w stanie zrobić dla swojego dziecka, które bardzo kocha? Wiecie, co może zrobić? Wszystko. Ja nieraz rozmawiałem z matką, która młodego chłopaka czy dziewczynę przywiozła do ośrodka i mówi: tak, pastorze, ja już jestem tak zrozpaczona, ja bym była gotowa oddać swoje życie, żeby moje dziecko było wolne od tego. To jest serce matki. I myślę, że takie serce miała ta kobieta. Ona była gotowa zrobić wszystko, żeby pomóc swojej córce. I ona wszystko robiła, żeby jej pomóc, ale nic nie pomagało. Być może ona korzystała z pomocy różnego rodzaju lekarzy, którzy w tamtym czasie byli. Pamiętacie tę kobietę, która od 12 lat cierpiała na krwotok? Tam jest napisane: i wydała wszystkie pieniądze na lekarzy i nic jej nie pomogło, wręcz przeciwnie, stan jej się pogorszył. Być może i ta kobieta, żeby ratując swoją córkę, wydała już wszystkie pieniądze, aby jej pomóc, ale bezskutecznie. Być może ona modliła się do wszystkich bogów, których znała, żeby oni, ci bogowie pogańscy, dotknęli to dziecko i ją uwolnili, ale nic się nie stało. Być może nawet, bo przecież to było niedaleko Izraela, być może nawet wołała do Boga Izraela, tego, w którego my wierzymy i do którego wołamy. I mówiła: Boże Izraela, dotknij się mojej córki, pomóż mi. Ale nic się nie zmieniało. Masz nieraz takie sytuacje, że wołasz do Pana Boga o pomoc i nic się nie zmienia? I tak naprawdę nie ma żadnej zmiany. Skąd ta kobieta wiedziała, że Pan Jezus może jej pomóc? Odpowiedź jest prosta. Ktoś musiał jej opowiadać o Panu Jezusie. Może znalazł się tam taki Marek Tomczyński, który akurat miał możliwość spotkać się z tą kobietą. Wiecie, chciałbym teraz, żebyśmy wszyscy uczestniczyli w tym zwiastowaniu. Posłuchajcie, oto jest kobieta, ta właśnie biblijna. A ja jestem tym człowiekiem, który chce zachęcić tę kobietę i chce coś opowiedzieć o Panu Jezusie. Proszę, jeżeli zgodzicie się z tym, co mówię, to proszę, mówcie głośno amen. Dobrze?
Jeżeli się nie zgadzacie, to głośno krzyczyjcie nie. Ale jeżeli się zgadzajcie, powiedzcie amen. Posłuchajcie, gdybym przyszedł do tej kobiety i zaczął z nią rozmowę, chcę ci coś powiedzieć, że jest ktoś, kto może pomóc tobie i twojemu dziecku. Dobrze, zaczynam? Narodził się Jezus Chrystus. On jest Synem Bożym. On kocha wszystkich ludzi. I każdy, kto do Niego przyjdzie, On go precz nie odrzuci. On pomoże każdemu, kto szczerze przyjdzie do Niego. Jak myślicie, co się dzieje w sercu tej kobiety? Wiara przychodzi ze słuchania. Tam nagle pojawia się taka nadzieja. To jest taka brzytwa, wiecie, w dramatycznej sytuacji tonący nawet brzytwy się trzyma. Ona być może mówi, ale to jest chyba niemożliwe. Przecież już tyle ludzi próbowało pomóc. Lekarze próbowali pomóc. Nic nie wyszło. A czy na pewno on jest w stanie pomóc? Więc dodaje. Posłuchaj, nie tylko on dokonuje rzeczy. On powołał uczniów, którzy się nazywają apostołami i dał im tę moc, którą sam posiada, i oni wszyscy czynią znaki i cuda. Amen. Zaufaj. I ona mówi, dobra, już o nim tyle wiem, ale moje dziecko ciągle jest w przerażającej sytuacji. O, no tak, faktycznie. I teraz jeszcze muszę jej coś powiedzieć. Wiesz, nie wystarczy wiedzieć o Panu Jezusie. Nie wystarczy wiedzieć o Panu Jezusie. Ty musisz osobiście z Nim się spotkać. Amen. To osobiste spotkanie z Nim dokonuje zmiany. Amen. Dobrym ewangelistą jestem. Amen. Kochani, co robi ta kobieta? Ta kobieta decyduje się szukać Pana Jezusa, aby znaleźć odpowiedź dla swojego dziecka. Ona tak kocha, że dla niej nie ma to znaczenia, czy on jest Kananejczykiem, czy on jest Hebrajczykiem, czy oni mówią, że jest heretykiem, czy oni mówią, że jest Synem Bożym. Jest nadzieja, że moje dziecko może być uwolnione. Idę i czytamy. I czytamy. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zauważcie, ona już z daleka woła, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Czego ona oczekuje teraz? Uwolnienia córki. Że teraz Pan Jezus zaingeruje. A zobaczcie, z czym się spotyka. Następny werset. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Wyłączmy to. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Zaraz, to nie tak miało być. Przecież wystarczy, że przyjdę. Powiedział, jeżeli szczerze poprosisz. Powiedział, no wiecie co, wy wszyscy na to amen mówiliście. No zgadzaliście się z tym i myślę, że zrobiliście to szczerze. Że kiedy przyjdziesz do Pana Jezusa, kiedy Go poprosisz, to Pan Jezus wtedy pomoże. A ona przychodzi, woła o pomoc, a jaka jest odpowiedź? Pan Jezus nie odpowiada jej ani słowa. Pamiętaj, nie wiesz co jest później. Jesteś w tym miejscu. Zaraz, ta kobieta sobie myśli. Zaraz, to przecież nie tak miało być. Nie masz takiego nieraz sytuacji, że wołasz do Pana Boga, a tu cisza? Wołasz o pomoc i mówisz, Boże, pomóż mi, a wcale pomoc nie przychodzi. Wiecie, to jest taki trudny moment. To jest moment, w którym warto powiedzieć, czuję się oszukana. W tym kościele opowiadają ci o tym, że tam Pan Bóg pomaga, pomaga. Nic nie pomaga. Ja kiedyś wołałem do Pana Boga i nic. Cisza. Nie ma nic. Wtedy co ona robi? Nie włączamy jeszcze.
Mówi sobie tak: może nie jestem godna, żeby sam Pan Jezus mi pomógł, ale słyszałam od tego ewangelisty, że apostołowie mają moc i mogą również pomóc, więc zaczęła biegać za apostołami. Zaraz zobaczycie, że ona zaczęła biegać. Zaczęła biegać za apostołami i mówi: posłuchajcie, w takim razie pomóżcie mi, błagam was, hej Piotrze, hej, pomóż mi. I teraz zobaczcie reakcja kolejna. I przystąpiwszy uczniowie Jego, prosili Go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. Jest takie przysłowie: jak się wali, to się wszystko wali. Przecież miało być zupełnie inaczej. Mówiono mi: jeżeli tak szczerze przyjdziesz, to On nikogo nie odrzuci. On kocha każdego człowieka. Wystarczy, że zawołasz do Niego. Zobaczcie, ona szczerze, pełna determinacji i wiary, woła i krzyczy: Jezu, pomóż mi. W odpowiedzi? On nie odpowiedział jej ani słowa. Zaczęła błagać uczniów. Wiecie, co ją spotkało? To mówi Boże Słowo. I przystąpiwszy uczniowie Jego, prosili Jezusa, mówiąc: odpraw ją. Ona cały czas lata za nami. Odpraw ją. Wiecie, to jest bardzo trudny moment. Moment, w którym zastanawiasz się, czy to wszystko ma sens i czy faktycznie jest tak, że Bóg pomaga. Wiecie, ile znam ludzi, którzy fantastycznie przyszli do Boga, oddali swoje życie Jezusowi, ale później zniknęli. A kiedy zacząłem ich spotykać i mówię: posłuchaj, tak fantastycznie wołałeś do Pana Boga, tak byłeś Mu wdzięczny, że oddałeś Mu swoje życie, gdzie jesteś? A on mówi: a wiesz, to nie ma sensu, to i tak nie działa. Jak nie działa? Wiesz co, ja prosiłem Pana Boga o pomoc i nie przyszła żadna pomoc. Cisza. Oj, wiem, że zaraz powiecie: chłopie, co ty za Ewangelię nam głosisz? Ale ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli rzeczywistość taką, jaka ona jest, a nie żyli tylko fajnymi słowami i hasłami, które nic nieraz ze sobą nie niosą. Czy nie doświadczyłeś już tego, że wołałeś Pana Boga, do Pana Boga, prosiłeś innych ludzi, ale żadnej pomocy nie było? Więc co ona robi? Ona postanawia, że nie odejdzie, dopóki Pan Jezus sam nie przemówi. I co czytamy? A On odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Wiecie, nawet jej prababka nie była Żydówką. Ona była Greczynką z Kanaanu. Wiecie, Pan Jezus jakby zamyka sprawę tym: ale ja jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. I w tym momencie w zasadzie jest ta sytuacja zamknięta. To już koniec. Posłuchajcie, gdyby w tym momencie ta kobieta powiedziała: no cóż, skoro tylko, to tylko, ja jestem z Kanaanu, i by wróciła do swojego domu, i kiedy by rozmawiała z ludźmi i by pojawił się ten ewangelista, a ona by mu powiedziała tak: przestań ty ludziom głupoty gadać. Mówiłeś, że Pan Jezus jest taki dobry, że On wszystkich kocha, że wystarczy przyjść i Go poprosić, a wtedy się otrzyma Jego błogosławieństwo. Wiem coś na ten temat. Ja byłam, błagałam Go,
a on milczał. Prosiłam uczniów, aby pomogli, a oni powiedzieli, odpraw ją. A kiedy czekałam, żeby wreszcie Pan Jezus przemówił, on przemówił i powiedział, jestem tylko posłany do owiec zaginionych z domu Izraela. Czy ona by skłamała? Nie. Ona by powiedziała na podstawie swojego doświadczenia i by mogła wtedy powiedzieć, przestań przyjacielu więcej ludziom takie rzeczy mówić, bo ja wiem, że to nie działa. Ale wiecie, co jest wielką wiarą? Wielką wiarą jest to, że ona się nie poddała. Inni już by dawno się poddali. I dziś żyją wśród nas tacy, którzy się poddali i mają pretensje i uważają, że zostali oszukani. Bo tutaj, tu na Daszyńskiego, to tak pięknie mówią o Bogu, że On taki wielki, że On tak pomaga. A ja wołałem i nic. Może i w Twoim sercu jest takie przekonanie, że to i tak nie działa. A z czego wypływa to przekonanie? Z pewnego Twojego osobistego doświadczenia. Bo już nieraz wołałeś do Pana Boga i nie przyszła żadna odpowiedź, więc stwierdzasz na podstawie tego, że nie ma żadnych odpowiedzi i Bóg nie odpowiada. Ale ona miała wielką wiarę. A wielka wiara jest to wytrwałość w przeciwieństwach i doświadczeniach. I następny werset rozpoczyna się niesamowitym słowem. Zobaczcie, jakie słowo. Lecz ona przyszła. Zaraz. Coś mi tu nie pasuje. Poprzedni werset, to ona przecież jest. Ona jest tu z Panem Jezusem, z uczniami. Pan Jezus milczy, uczniowie mówią, odpraw ją. Pan Jezus mówi, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. I następny tekst to, lecz ona przyszła. No jak przyszła, skoro była? Wiecie, to jest bardzo ważne. To jest ważna informacja. To znaczy, że między poprzednim fragmentem a tym upłynął pewien czas. To był czas, kiedy ta kobieta się zastanawiała, co zrobić. Czy nie lepiej wrócić do chorego dziecka i nim się opiekować, czy jeszcze iść dalej, czy prosić. Zauważcie, Pan Jezus nie stoi, Pan Jezus z uczniami idzie dalej. Ona stoi przed decyzją i jeżeli miałbym powiedzieć wam, co było bardziej logiczne, czy jeszcze prosić, czy wrócić do domu, to w tej sytuacji, co ona do tej pory doświadczyła, było lepiej wrócić do domu. Bo przecież tak naprawdę ta sytuacja została w zasadzie zamknięta. Ale wiecie, co jest wielką wiarą? Że nawet wtedy, kiedy sytuacja jest zamknięta, ty mówisz, nie poddam się. Nie poddam się. Wiecie, to jest niesamowite, jak pewnego dnia pewien człowiek przyjechał do ośrodka i powiedział, jestem osobą bezdomną. Kiedyś miałem dom, ale moje małżeństwo się rozpadło. Jestem 14 lat po rozwodzie. W zasadzie nie wiem, co w moim domu się dzieje. Wszystko skończone. A że mieszkała jego rodzina, przynajmniej przed 14 lat niedaleko, zadzwoniliśmy i skontaktowaliśmy się w tamtym okręgu z pastorami, czy ktoś taki jest. Okazało się, że ta jego żona jest nawróconą osobą. Dzieci już są dorosłe, są nawrócone. A on znalazł się jako bezdomny człowiek w ośrodku. Skrócę to. Wyobraźcie sobie, jaką miałem radość, kiedy 2 lata później pojechałem do Lwówka Śląskiego i mogłem udzielić im ślubu. Po 14 latach po rozwodzie. To są rzeczy niemożliwe. To są rzeczy, w których mówisz, nie ma sensu, to już 14 lat, na pewno już sobie życie ułożyła, na pewno już...
Wielka wiara polega na tym, że nie rezygnujesz nawet wtedy, kiedy sytuacje są niemożliwe. Pan Jezus nie rzuca tak słowami: masz wielką wiarę. Mało ludzi ma wielką wiarę, bo w większości, kiedy znajdujemy się w sytuacji, która przekracza, przerasta nas, wtedy mówimy tak: no trudno, widocznie tak musi być. Nie miałeś nieraz takiej myśli? Szczególnie wtedy, kiedy modliłeś się bardzo długo, kiedy prosiłeś innych o pomoc, a nic się nie zmieniło? Czy nie miałeś wtedy myślenia: widocznie tak musi być? Widocznie taki mój los? Widocznie Pan Bóg chce, żeby tak było? I mówisz to tylko na podstawie upływającego czasu i braku odpowiedzi. I zauważyłem tutaj bardzo ważną prawdę. Diabeł ma taki instrument w ręku, którym potrafi pokonywać chrześcijan. Wiecie, co jest tym instrumentem? Upływający czas. Kiedy upływa czas i nie masz odpowiedzi, zaczynasz rezygnować. Pamiętam tę siostrę chorą na raka w naszym kościele. Rak płuc. Kiedy przyszła i im powiedziała o tej chorobie, ja byłem przerażony. Kiedy wyszedłem do kościoła na nabożeństwo w niedzielę i powiedziałem: nasza siostra ma raka, będziemy się modlić. Taki szmer przepłynął przez zbór. Kiedy wszyscy wstali i powiedziałem: módlmy się o siostrę Ale. To wiecie, ta modlitwa to był jak wodospad Niagara. To był potężny huk modlitwy kościoła. Ale wiecie, mijał czas i nic się nie zmieniało. I może tak minęło pół roku. I ja wchodzę kolejny raz na kazalnicę i mówię: bracia i siostry, pomódlmy się jeszcze o siostrę Ale. I wiecie, byłem przerażony. Nie było już wodospadu Niagara. Było takie: no Panie, błogosław tę naszą siostrę. Tak, Ty widzisz, ona jest tyle lat chora. Tak, tak, Panie, pomóż jej. I pomyślałem sobie i spytałem się: bracia i siostry, gdzie jest ta nasza modlitwa, którą mieliśmy za pierwszym razem? Dlaczego z tej modlitwy nagle taki cichy, nawet nie szmer, popłynął? Wiecie dlaczego? Bo płynął czas, nic się nie zmieniło i zaakceptowaliśmy tę sytuację. Dlatego za każdym razem, kiedy przychodzisz do Pana Boga, przychodź tak, jakbyś przyszedł po raz pierwszy. I dlatego ta kobieta przyszła. I czytamy dalej. Lecz ona przyszła i złożyła mu pokłon i powiedziała: Panie, pomóż mi. No i wreszcie chciałoby się, żeby już teraz przyszło rozwiązanie. Niestety nasze problemy tak szybko się nie kończą, o czym dobrze wiecie. To nieraz trwa, a przeciwności coraz więcej. Co ona otrzymuje w odpowiedzi? A on odpowiadając rzekł: niedobrze brać chleb dzieci i rzucać psom. Dosłowne tłumaczenie. Wiecie, to szczenięta, to chodziło o to, żeby nie było to takie dramatyczne. Bo tak psom to jest takie: ojej, o to takim pieskom, takim papi, szczeniaczkom, prawda, szczeniaczkom. To jest tak, wiecie, my tak złagodziliśmy ten fragment Bożego Słowa. Żeby to nie brzmiało tak dramatycznie, bo tak niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać psom. Ale dosłownie tak było powiedziane. Wiecie, no... ile jeszcze to może trwać? Wiecie, i ta kobieta na te słowa odpowiedziała coś nieprawdopodobnego. Zobaczmy to w następnym wersecie. Ona zaś rzekła, spójrzcie na pierwsze słowo. Tak. Ona się z tym zgodziła. Tak. Czy ona to rozumiała? Osobiście uważam, że nie sądzę, żeby ona to rozumiała. Ale skoro Ty to mówisz, ja tego nie rozumiem, ale Ty masz zawsze rację. Wiecie, ja nieraz nie rozumiem, dlaczego tak, a nie inaczej dzieje się w moim życiu, ale wiem jedno, Pan Jezus zawsze ma rację.
Nie wiem dlaczego, ale wiem, że on ma zawsze rację. I ona to mówi, tak, Panie, to prawda, ale Panie, ale przecież te psy, one też jedzą te okruszki, które spadają ze stołu panów ich. I być może w tym momencie była gotowa wstać i odejść. I nagle usłyszała coś, na co kompletnie nie była przygotowana. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Wiecie dlaczego wielka? Bo inni już by dawno odeszli. Bo inni już by dawno się poddali. Bo inni już by powiedzieli, to wszystko nie działa, Ewangelia nie działa, to fajno się mówi, ale może są wybrańcy, którzy tylko tego doświadczają. I takie rzeczy mówimy na podstawie osobistych doświadczeń, tego, że w pewnym momencie się poddaliśmy. Ale ona usłyszała, niewiasto. Wiecie, nie wiem, jak wy sobie wyobrażacie Pana Jezusa. Chodzi mi tak zewnętrzne wyobrażenie. Nie wiem, czy każdy wyobraża sobie według swojego temperamentu jakiegoś, ale ja widzę chyba Pana Jezusa troszeczkę inaczej niż do tej pory oglądałem w różnych filmach i takich rzeczach. Bo tamten Pan Jezus taki jest bardzo poważny i taki zaprawdę. I kiedyś oglądałem film na podstawie Ewangelii Mateusza, właśnie tej Ewangelii. I ta Ewangelia nieraz jest nazwana, ten film jest nazwany Uśmiechający się Jezus. I ten obraz Pana Jezusa jest taki najbardziej bliski mojemu sercu. Pan Jezus jest taki pogodny, taki, z kim chce się przebywać. Wiecie, ja jak spotykam się z człowiekiem, który w ten sposób ze mną rozmawia, to wiecie, nie czuję się komfortowo. Bardziej chciałbym odejść niż przyjść. Ale kiedy kogoś mam, takiego ciepłego, wiecie, uśmiechniętego. O, następne. Tutaj kobiety, wy się więcej uśmiechacie chyba. No to człowiek się czuje tak inaczej. I w tym filmie, pokazując ten fragment, jest ten moment, kiedy ta kobieta mówi: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. I ona tak wstaje, chce się odwrócić, a Pan Jezus nagle tak wiecie, tak się uśmiecha. I przytula ją do siebie i mówi: córko, wielką posiadasz wiarę. To jeszcze nie koniec jej problemów, dlatego że do domu daleko. A pytanie, a jeżeli nic się nie stało? Być może będziesz wyjeżdżał jutro z tego miejsca i będziesz zastanawiał się: a jeżeli mi się nie uda? A czy ja wiem, czy będzie inaczej? Wiecie, to jest taki bardzo trudny moment. Czy faktycznie coś się zmieniło? I ona, wiecie, z takim mocnym biciem serca wraca do domu. I być może jej córeczka już z daleka wychodzi z domu i biegnie i krzyczy: mamo, mamo, jestem wolna, mamo, ja tę noc spokojnie spałam, mamo, już to mnie nie nęka, mamo, o, mamo, jak ja ci dziękuję, że ty mnie tak kochasz i mi pomogłaś, mamo. I mama mówi: dobrze, córko, pozwól, że wejdę do domu, usiądę. I wiecie, mama tak usiadła, córka rzuciła się w objęcia, mówi: mamo, mów, i co? I tam zawołała, a Pan Jezus powiedział coś i ja byłam zdrowa. A mama mówi: córko, lepiej się mnie nie pytaj. To wszystko nie jest takie łatwe, jak skazalnicy w ramach świadectw opowiadamy. Bo jak opowiadamy, to wszystko wydaje się takie: och, jakie to jest łatwe. Gdyby to było takie łatwe i oczywiste, bratu Kazikowi by tak nie leciały łzy, kiedy nam opowiadał swoje świadectwo. Mamo, i jak? Córeczko, kiedy biegłam tam, wydawało mi się, że to będzie tylko chwilę trwało. Z taką radością i nadzieją zawołałam. I co? I Pan Jezus odpowiedział:
Właśnie nie. Pan Jezus nic nie powiedział. Milczał. Więc zaczęłam szukać pomocy u apostołów. O, to apostołowie mi pomogli. Nie, apostołowie Panu Jezusowi powiedzieli, żeby mnie odprawił. No to mamo, to... Ale ty nie wróciłaś do domu. I być może wtedy ona tak przytuliła mamę i powiedziała: mamo, dziękuję ci, że nie poddałaś się, że nie zrezygnowałaś. No ale co, ale już później było dobrze. No tak, jeżeli dobrze nazwać, że Pan Jezus powiedział: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. To znaczy, że dla mnie nie było szansy. To w takim razie, jak ja stałam się wolna? Postanowiłam walczyć o siebie, wbrew temu wszystkiemu. Ja nie muszę wam powiedzieć, jak bardzo ta córka musiała przytulić mamę i jej podziękować, że ona nie zrezygnowała, chociaż wszyscy by zrezygnowali. I wtedy jeszcze dowiedziała się o tych słowach, które Pan Jezus skierował, że niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. I odpowiedź mamy. I mama być może wtedy się zastanowiła i powiedziała tak: dziecko, a najbardziej dziwne było to, co usłyszałam na końcu. Pan Jezus powiedział: wielka jest wiara moja. Wiecie, ten, który ma wielką wiarę, wydaje mu się, że tej wiary nie ma. Wiecie, że człowiek, który jest najbliżej Pana Boga i żyje w największej świętości, krzyczy do Boga: Boże, zmiłuj się nade mną, nad większym grzesznikiem? Wiecie, że czym bardziej oddalamy się od Boga, tym większe mamy poczucie, że wszystko jest w porządku? Tak. Jesteście jeszcze w stanie chwilę posłuchać? Pewnego dnia wyjeżdżałem na ewangelizację. Było ciemno jeszcze nad ranem. Nie chciałem budzić żony. Zauważyłem, że w spakowanych walizce nie mam krawata do garnituru. Kiedyś to więcej w krawatach, teraz taki jakiś świecki się zrobiłem. I wiecie, tak po ciemku, żeby nie zapalać światła, wsadziłem rękę do suflady i pomyślałem sobie: o tak, ten znam, ten będzie dobry. I schowałem do walizki. Wydawało mi się, że wszystko jest w porządku. Ale kiedy byłem w hotelu, przygotowywałem się do wyjazdu na ewangelizację i zacząłem się ubierać, i kiedy założyłem ten krawat przy dobrym świetle, okazało się, że on ma plamy od kawy. I pomyślałem sobie, jak ja mogłem ich nie zobaczyć. I zaraz przypomniało mi się, no nie mogłem ich zobaczyć, bo po ciemku wyciągałem ten krawat. Kiedy jesteś w ciemności, wydaje ci się, że wszystko jest czyste. Dlatego wydaje ci się, że wszystko jest w porządku z twoim życiem. Ale kiedy wychodzisz na światłość, stajesz przy Jezusie, to czym bliżej jesteś Chrystusa, tym widzisz, ile jeszcze trzeba zmienić w swoim życiu. Zgadzacie się z tym? Dlaczego ja to wam powiedziałem? Miałem mówić. Wielka jest wiara twoja. Kiedy będziesz miał wielką wiarę, będziesz ostatnią osobą, która będzie to widziała. Kiedy będziesz miał w sercu wielką miłość, będziesz ostatnią osobą, która będzie to widziała. Jeżeli będziesz miał w sercu pokorę, będziesz uważał się za najbardziej niepokornego człowieka. Chyba, że jesteś podobny do mnie. Bo ja to jestem tak pokorny, że z tego jestem dumny. Jeżeli jesteś dumny z twojej pokory, to masz wielki problem. Niewiasto, wielka jest wiara twoja. Kochany bracie, kochana siostro, być może, kiedy słuchasz tego kazania, być może gdzieś w jakimś momencie widzisz swoje życie i widzisz to, że pewnego dnia zrezygnowałeś. Być może byłeś tym człowiekiem, który wołał do Pana Boga i prosiłeś o pomoc, ale ta pomoc nie przyszła i zrezygnowałeś, poddałeś się.
Być może właśnie wtedy to przyszedł ten moment, w którym uważałeś, że w ogóle to nie działa. Dlaczego nie działa? Bo już wołałeś, a nic się nie stało. Być może jesteś dzieckiem Bożym. Być może idziesz za Panem, jesteś Jemu wierny, ale są pewne rzeczy, które dotykają Twojego serca i mówisz, dlaczego ten problem tak długo trwa? Co mam zrobić, żeby z tego wyjść? Kiedyś, kiedy ktoś podchodził do mnie, przedstawił mi swój problem. Problem, gdzie chwytałem się za głowę i pomyślałem sobie, ludzie, dobrze, że ja takiego problemu nie znam. Nie mam. I kiedy ta osoba mówi, bracie, ja już wszystko zrobiłem, do Pana Boga się tyle czasu modliłem, ja już wszystko zrobiłem. I nagle to pytanie, powiedz mi, co ja mam jeszcze zrobić? Wiecie, zawsze byłem zakłopotany, kiedy takie pytania słyszałem. Ale dzisiaj już nie jestem zakłopotany. Jeżeli już wszystko zrobiłeś i nie widzisz zmiany, i pytasz się mnie, co mogę jeszcze zrobić? Już ci odpowiadam. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj, mimo to, że upływa czas. Wydaje ci się, że wszystko już zrobiłeś. Nie rezygnuj.